które kiedyś powstało w Szczecinie, a za chwilę stanie przed państwem Nestor naszej piwnicy. Zbigniew Witkowski. Usłyszycie państwo bardzo ważny wykład popularno-naukowy na tematy narodowe. Zgodnie z przyjętym u nas zwyczajem, państwo pozwolą, że się państwu przedstawię. Nazywam się otóż Zbigniew Pałza Witkowski. Jestem Nestorem Scen Szczecińskich, a jednocześnie dyrektorem firmy Joint Venture, która w szyldzie ma napis Aktorstwo raz jeszcze. Została przeze mnie ona powołana celem podniesienia aktorstwa polskiego na poziom jeszcze wyższy, ze szczególnym uwzględnieniem dykcji, tak jest, dykcji, prawda, gestu scenicznego oraz wiedzy o teatrze, którą staram się propagować wśród szerokich mas. Proszę państwa, kierownictwo piwnicy przy krypcie zaproponowało mi, abym wygłosił tu przed państwem, właśnie tu, na tej scenie, wykład popularno-naukowy o temacie Epizod, a sprawa polska w oparciu o utwór Stanisława Wyspiańskiego Warszawianka i rolę starego Wiarusa, graną w tymże spektaklu przez artystę o nazwisku Ludwik Solc. Proszę państwa, ta scena, o której będziemy mówili, została nakręcona przez kinematograf. Ja to oglądałem kilkadziesiąt razy. Proszę państwa, tam jest taka scena. Generał Chopicki w otoczeniu sztabu oczekuje na niezwykle ważny meldunek z pola bitwy. Wszyscy w tych salonach tak chodzą, tak. Tam słychać odgłosy bitwy, niemalże szczęk oręża, prawda. Tu salonowe rozmowy, a w środku aż się gotuje. Mijają minuty. W końcu drzwi na drugim planie otwierają. I wchodzi 200-letni starzec. Wywiedzone to, wymizerowane. Sapie, oczami przewraca, prawda, na ugiętych nogach, podpiera się karabinem. Idzie do generała, idzie potem, salutuje. Bierze tam jakąś tam paczuszkę, prawda, daje generałowi. Znowu salutuje, odwraca. Idzie. Chwała Bogu, wreszcie wychodzi. Proszę państwa, ja tę scenę oglądałem chyba kilkadziesiąt razy i znalazłem odpowiedź na dręczące nas, Polaków, od lat pytanie. Przez kogo upadło powstanie listopadowe? Odpowiadam! Powstanie listopadowe upadło przez starego Wiarusa! No proszę państwa, dowódca, który wysyła takiego starzyka z pilnym meldunkiem, to nie jest dowódca, on powinien iść pod sąd wojenny, bo pod ściany, bo co, tak. No wiadomo, że spóźni się z meldunkiem, albo na ulicy, pobiją go łobuzy, zabiorą meldunek, albo zgubi stara pierdoła i co, i tragedia narodowa. I tragedia narodowa miała miejsce, co udokumentował Stanisław Wyspiański w utworze Warszawianka, a swoim graniem potwierdził to artysta Ludwik Solski. A tak nawiasem, proszę państwa, ja w mojej kilkudziesięcioletniej karierze grałem setki razy tego Wiarusa i mogę na ten temat coś powiedzieć. A państwu powiem, że to, co ten Ludwik Solski tam robił, to było jak trzech królów Dary. Szmira, kadzidło i złeto. Dziękuję, skończymy.